Siemanko, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj na recenzję pójdzie figurka z serii Universal Monster, oczywiście od Sideshow. Tym razem jest to Graf Orlok, czyli tytułowy Nosferatu. Nosferatu Vampir. Figurka pochodzi z tego filmu z 25 roku. Tak, bo 25 dobrze mówię. A jak nie, to sorry, pomyliłem się w granicy kilku, dwóch, trzech lat, ale to nieistotne. Figurkę dość długo szukałem, oj bardzo długo szukałem, lecz niestety nie jest to edycja srebrnego ekranu, ta bardziej kolekcjonerska edycja, tylko jest to ta edycja kolorowa, o czym też świadczy pudełko, że to jest ta taka gorsza, można troszkę powiedzieć, edycję. Chociaż, tak jak na pudełku mamy tutaj naklejkę, że jest tylko 5000, bo limita, ta figurka była tylko limitowana do 5000 sztuk na cały świat. Dobra, odsunę na razie figurkę, pokażę jak pudełko. Pudełko, mimo to, że to jest Sideshow, ale to są właśnie te gorszy Sideshow był. Choćby to świadczy pudełko, nie jest już tutaj te fajne otwierane pudełko. Tylko takie. Tutaj mamy napis The Vampire. Muszę go przesunąć. Vampire, naklejka odblaskowa, limitowana figurka do 5000 sztuk. U góry mamy napis 12 cali figurka, logo Sideshow. Z boku mamy twarz Nosferatu. Z drugiej tak samo twarz Nosferatu. Z tyłu mamy ten kadr z filmu, gdzie Nosferatu w poranku ginie. I cały opis filmu, calutki opis filmu od początku do samego końca, dla tego kto nie oglądał. Pudełko przyszło dość sfatygowanym stanie, chociaż dobrze jest. Ale ja sobie kiedyś zdobędę tą edycję z srebrnego ekranu. Raz, że pudełka tam były świetne, tak jakby każdego Sideshow, a dwa, że to było takie bardziej kolekcjonerskie. Figurka prezentuje się natomiast tak. Oczywiście jest to figurka 30 cm. 30 cm figurka. W oryginalnej nie było tej podstawki, którą aktualnie widzicie. W oryginale podstawka wygląda tak. Jest to taki kawałek bruku. Jak widzimy, z jednym bolcem. Pod spodem mamy wytłoczony 2001 rok, Sideshow Toy. Jednakże zmieniłem tą podstawkę, ponieważ figurki strasznie się przewracają, mając tą podstawkę pod sobą. Wiele osób twierdzi, że to jest nieprawda, ale nawet nowe figurki przewracają się. Gdy się wczepi im to, no to było po prostu Nosferatu miał dziurę w bucie, wczepiało się w ten bolec. Figurka miała stać. No niestety lekko się ją dotknęła, już się przewracała. Strasznie rozregulowaną stopę miała i nie chciała tego. Nie chciała stać. Dlatego ja zmieniłem tą podstawkę, chociaż fajnie jest taki bruk. Ale zmieniłem. Moja podstawka wygląda następująco. Zrobiłem ją sam, z drewna. Z tytułem Nosferatu Symphony of Horror. To jest ta podstawka kleszczowa, na kleszcze zapinana. No, Nosferatu niestety przyszedł do mnie niekompletny, brakowało kluczy i brakowało szczurów. Klucze dorobiłem samemu. Na takim łańcuszku, mniej więcej tak to się prezentowało. Mamy tutaj pęk czterech kluczy. Sam je dorobiłem. No i dobra, przejdźmy do figurki. No szczurów nie mam, ale no trudno tam. Nie szkodzi. Przejdźmy do samej figurki. Figurka prezentuje się mega genialnie. Jestem naprawdę poważnie
poważnie zadowolony, że ją kupiłem. Była, nie ukrywam, dość droga, ale to jest to. Jeżeli ktoś lubi wampiry, jeżeli ktoś lubi, oczywiście nie jakiegoś tam Edwarda Cullena, czy jak on tam był, tylko takie poważne wampiry w stylu Drakuli, Nosferatu, to chyba najlepszy, przynajmniej dla mnie najlepszym wampirem jest właśnie Nosferatu. Nosferatu, ten grany przez Maxa Schrecka z 25, dajmy 25, nie pamiętam dokładnie, który to rok, chociaż moment, bo mnie to tak kurde korci. Jest tu napisane, który to rocznik filmu? Nie. Nie mamy, nie mamy. Mamy tylko akcję filmu, w którym się dzieje. Także dobra, mniejsza z tym. Chyba 25 rocznik, ale ten też z 78 roku, zgrany przez Klausa Kińskiego. Mega, mega. Szkoda, że w ogóle nie wyszła figurka Klausa Gińskiego, bo też chętnie bym go sobie tego kupił. Znaczy wyszła tam jakaś figurka, ale nie wyszła ta 30-centymetrowa. Dobra. Figurka ubrana jest w takie czarne materiałowe spodnie, buty i bardzo fajny płaszcz. No nie wiem jak to nazwać, to był chyba jego taki płaszcz. Płaszcz jest... nawet kolor mi się podoba, jest taki brunatno... Brunatny taki w sumie, brunatny no. Tutaj jest podpinany na te takie charakterystyczne klamry, którymi nasz wampirek... nasz wampirek miał ten płaszcz pospinany. Oczywiście wiadomo, że w środku jest na te napy pospinany. Ale w dotyku jest bardzo fajny. Jest taki... taki misiowaty. No tak, można trochę porównać to do Polaru. No to nie jest Polar, ale bardzo, bardzo fajny, taki miły w dotyku jest. Pod spodem ma taką jeszcze tutaj coś a la koszulę, ale to jest tylko takie na połowę piersi. Na głowie ma czapeczkę. Taką z gumy wykonaną. Beret? Beret no taki w sumie. No, ale bez tego beretu wygląda masakrycznie dobrze. Naprawdę to jest świetnie wykonana figurka. Ten jego wyraz twarzy jest naprawdę genialny. Te podkrążone oczy, brwi takie, takie jak to się mówi, pełne. Pełne brwi tutaj, zalążki włosów przy uszach, te takie spiczaste, nietoperzowate uszy. Kły. Fajnie są zrobione sine usta. Sina w ogóle ta cała twarz jest naprawdę fajnie to wygląda. Sorki. No bo musicie wiedzieć, że Nosferatu to różnił się tym od wampirów, że on kłów nie miał jako kłów, tak jak człowiek ma kły normalnie. To i reszta wampirów, wszystkie blady, nie blady miały kły w postaci kłów. To Nosferatu miał kły w postaci siekaczy. Właśnie dwa pierwsze zęby to były kły. On tymi gryzł. Naprawdę fajnie wygląda. Dłonie. No to nie będzie tak chyba widać. Chyba, że nie będzie widać. To są takie żyły. Tutaj wychodzą mu na tych rękach, na tych dłoniach. Pazury takie długie. Naprawdę, naprawdę fajnie wygląda. Tutaj też rękę ma zgiętą w taki sposób. Można mu właśnie osadzić te klucze w tą dłoń, żeby je sobie trzymał. Tak było w oryginale. No ja dorobiłem te kluczyki, także też sobie może je trzymać. No i tak się oto prezentuje. Prezentuje nasz Nosferatu grany przez Maxa Schrecka. Figurka 30-centymetrowa. Wiele punktów ruchomych. No wiadomo, to jest sideshow. No to ma multum punktów artykulacji. Ja dorobiłem do niego tą podstawkę, z której jestem w sumie bardzo zadowolony, bo figurka stoi stabilnie i fajnie się prezentuje z tym takim podpisem, jak to miały prawdziwe Nosferatu. Oczywiście podstawka, tak jak wspominałem, kleszczowa.
tyłu też widzimy jakieś guziki takie tutaj na tym płaszczu. Kołnierz taki zapadnięty. Naprawdę jestem zadowolony z tej figurki. Wiele osób w ogóle uważa, że ten właśnie Nosferatu z Saichu jest bardzo dobrą figurką. No i można mu założyć ten beret. Wtedy jest taki właśnie jak w filmie ma właśnie taki beret nałożony, nosił. Także ostateczny werdykt. Figurka jest mega świetna, tak jak powtarzam tu już od początku filmiku, no ale po prostu jestem mega z niej zadowolony. Na pewno warto kupić. Warto kupić, jeżeli jesteście fanami Sideshow, jeżeli jesteście fanami starych horrorów, właśnie z takich universal retro horrorów pierwszych. No to właśnie jeden z pierwszych horrorów był Nosferatu. I to jest nasz właśnie tytułowy wampirek. Jeżeli jesteście fanami Nosferatu, kupcie. Jeżeli jesteście fanami starych horrorów, kupcie. No i oczywiście, jeżeli jesteście fanami takich, no nie ukrywajmy, laleczek w ubraniach, czyli oczywiście starych Sideshow, no to kupić. Ja polecam na pewno kupić, bo figurka jest mega, mega doskonała. Mi się naprawdę podoba. W oryginale dostajemy pęk kluczy, trzy szczury i taką oto podstawkę dostajemy. No i oczywiście takie oto pudło, jak tu widzimy z tyłu. Nie ma tej podstawki, którą widzimy dołączone. To jest podstawka samoczynnie zrobiona, więc jej nie dostajecie. Oczywiście polecam kupić tą wersję droższą mimo wszystko, tą Silver Screen Edition. No to jest znacznie lepsza seria, mamy doskonałe pudełko i po prostu lepiej się prezentuje, w ogóle jest fajnie pokazany w czerni i bieli. Jednakże pokażę wam coś jeszcze, to już w ogóle nie nawiązuje do figurki poniekąd, bo po prostu w tym dostałem figurkę, ale po prostu już wam pokażę. Figurka przyszła do mnie z Ameryki, z eBaya i owinięta była w taką oto foliową torebkę, bo nie było tej wytłoczki w środku, więc figurka by latała, więc została owinięta w taką oto reklamówkę. Proszę bardzo. Reklamówka Barnes & Noble i jedna strona z opisem Dorotki w krainie Oz. Z drugiej strony natomiast mamy BN.com i mamy tutaj pierwszą stronę z Romeo i Julii. I tutaj jest wszystko opisane. Romeo i Julia by William Shakespeare. Ilustracje by ktoś tam. I z tyłu mamy gdzieś tutaj, o tak, tutaj jest opisane Wonderful Wizard of Oz. Takiej oto torbie przyszła. Amerykanie mają fajny punkt widzenia reklamówek, bo nie widziałem nigdy u nas w Polsce, w kraju, takich świetnych reklamówek. Niby to w ogóle nie nawiązuje do figurki, ale chciałem wam pokazać, bo to jest taki... Ja pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, a w tym przyszła ta figurka. Jestem mega, mega wdzięczny w ogóle gościowi, że w czymś takim wysłał, bo to jest naprawdę naprawdę fajna rzecz. Zwykła reklamówka foliowa, a świetnie wykonana. Tu można poczytać, normalnie jest tekst, z tej strony jest Romeo i Julia, z drugiej Dorotka w krainie Oz. Można to normalnie poczytać, oczywiście, jak widzimy, wszystko po angielsku. Także, dzięki za oglądnięcie, do następnego filmiku. No i trzymajcie się, na razie.